nie wiem, co chciałbym właściwie dokładnie wam przekazać. Nie wiem też, w jaki sposób chciałbym to zrobić. Bo chciałbym, żebyście dobrze mnie zrozumieli. Zacznę może od pewnego pytania. Czy kiedykolwiek pomyśleliście, że wasze życie nie ma sensu? Że utknęliście w martwym punkcie, nigdzie dalej nie zajdziecie i będzie zawsze źle? Możliwe, że jest chociaż jedna osoba, która pomyślała, że mówię to do niej. Bo niestety taka myśl często się u nas może pojawiać. Wielokrotnie w naszym życiu upadamy. Upadamy po to, żeby się podnieść. Żeby zobaczyć, jak to jest, gdy jest źle. Żeby potem było lepiej. Ale często niektórzy nie mają tej siły, żeby się podnieść. Bo myślą, że jeżeli upadli, to już się nie podniosą. Albo znowu upadną. Albo myśl, że upadną po raz kolejny, sprawia, że odechciewa im się walczyć. Bo po co się podnosić, skoro i tak za chwilkę upadnę? Przez ostatni czas, nawet może jeszcze tego dnia i jeszcze w najbliższych dniach, taka myśl może się pojawić też w mojej głowie. Przyznaję się sam przed sobą i wami, że czasami po prostu uważam, że nie dam sobie rady. Że nie ma już szans. I to nie jest wstyd się przyznać. Chociaż niektórzy myślą, że gdy przyznaję się do takiego czegoś, to znaczy, że jestem słaby. Nie. Właśnie nie. Bo to jest rzecz, która dotyczy każdego z nas. Bo każdy może sobie czasami nie radzić. Ale chodzi o to, że trzeba próbować. Naprawdę wiem, że czasami możemy stracić nadzieję. Że możemy pomyśleć, nie ma już szans. Że i tak nie będzie lepiej. Ale czy takie myślenie jest na pewno właściwe? Takie myślenie zabiera nam siły. Siły do walki. Siły do walki, żeby się podnieść. I żeby być szczęśliwym. Bo to o to chodzi. Upadamy po to, żeby się podnieść. Upadamy po to, żeby mieć tę siłę. Żeby móc potem być szczęśliwym. Możemy czasami nie wierzyć w to, że będzie lepiej. Ale będzie. Zawsze będzie lepiej. Cofnijcie się myślami do paru lat wstecz. Do jakiejś sytuacji sprzed lat. Nieprzyjemnej sytuacji sprzed lat. Czy teraz ta sytuacja jest? Czy ona już odeszła? Skoro odeszła, znaczy, że to, co jest teraz, też za jakiś czas odejdzie. Może i zostaje to w naszej głowie. Ale to i tak odchodzi. To, co się stało, nie zawsze ma wpływ na to, co będzie. Bo to my mamy wpływ na to, co będzie w przyszłości. To my odpowiadamy za to, czy będziemy w przyszłości szczęśliwi, czy nie. Czy w tym momencie będziemy szczęśliwi, czy nie. Czy kiedy upadniemy, się podniesiemy. My mamy na to wpływ. Nasz los jest w naszych rękach. To od nas zależy, czy będziemy mieć tę siłę, żeby się podnieść i walczyć dalej. A możemy naprawdę wiele zyskać, kiedy zobaczymy. Możemy być naprawdę szczęśliwi. Musimy tylko tego chcieć. Nie ma co się użalać nad sobą. To do niczego nie prowadzi. Nie ma co zdeprawiać starych ran. Nie ma co spełniać przeszłości. Bo przed nami jest przyszłość, która może być szczęśliwa. Przyszłość zaczyna się teraz. I to my sami ją tworzymy. To od nas zależy, czy będziemy szczęśliwi, czy nie. Chcesz być szczęśliwy? To pamiętaj. To ty decydujesz, czy będziesz szczęśliwy. Chcesz wyjść z dołka? Walcz. Wyjdziesz z niego. Wyjdziesz z niego i będziesz szczęśliwy. Jeśli tylko tego chcesz. Nie traćcie nadziei. Walczcie do końca. Walczcie o swoje szczęście. Bo na pewno je kiedyś odnajdziecie.